przykład usatysfakcjonuje skuterek. Niestety lekarz mi zabronił na skuterze jeździć. Ile tam jakieś w miarę tanie auto kosztuje? Ile kosztuje? Ja mogę nawet zainwestować no, z 10 koła. Żebyś... No chyba cię pogięło. No z 10 tysięcy, operacyjny samochód. Nie. Siema Filip, będzie GTA? Siemaneczko. No wiesz co, nie planuję na razie grać. Ale może kiedyś się pojawi. Nie wchodź jeszcze. Jeszcze nie wchodź. Cholera. 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 Janek, ja pier... Natanek! Natanek! O Jezus! O Jezus! Jezus. O, się zas... Co ty robisz? Dobra, chodź, matka! Ja rozumiem, tutaj pan szef tak powiem, że wyszedł pilnym wyjściem, chłopak. Czekaj na swoją kolej, tak? Jasne, panie, tutaj poruszniku. Nie ma problemu, czekam. Jadę za mną. Słyszałeś? A to ja, to przy. Dobra, idź sobie, idź sobie. Idź, 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 wracaj. Jedź, zdążysz. On chce być gender neutral. Przyszedł zmieni kolor. Ja zieloną. Zieloną. Jeżeli zielono, to bliźniaki, tak? Tak, tak. Podobno tak. Ja obstawiam trojeczki. Jezus. Maria, jakie trojaczki! Poczekaj tutaj, ja zaraz wrócę. Mam nadzieję, że nikt nie ukradnie ani ciebie, ani fury, a tym bardziej nie sprzeda na organy. Ja znam, bo to moja babka. Dzwonię do niej. Halo, jedzie? Halo, halo! Kochaniuczka, cześć! Słuchaj, w policji no, jestem! W policji jestem, pracuję właśnie. No co ty mówisz, a jak ty się tam dostałeś tak szybko? Słuchaj, frontowymi drzwiami. Bo słuchaj, bo ja tak leżę i myślę o tobie, wiesz? No słuchaj, Ostatnio dzwoniłam do takiego wróżbity. O! Ja mi powiedział, że my jesteśmy ze sobą połączeni, słuchaj. No słuchaj, jeszcze nie jesteśmy, ale możemy być. Chętnie bym się z tobą, kochana, połączył. Ja tu, słuchaj, czekam rozmem. No to fantastycznie, słuchaj. To ja biorę kajdanki, biorę pałę z tego, z komisariatu. Ja dzisiaj jestem. No dobrze, kochana, no, to się tam tylko troszeczkę się tam podmyj, troszeczkę się tam podgul, bo dziadek to nie lubi o włosienia, wiesz. Słuchaj, ja tu szlaufam wszystko elegancko, wymyłam. No to fantastycznie, no to się widzimy. Nawet trzy razy doszłam, słuchaj. No to czwarty raz masz jak w banku dzisiaj wieczorem. No i czekam na ciebie, papa. Papa. To są kosmici w strojach ludzkich. My mamy specjalne urządzenia, aktówkę wypełnioną sprawami i aktywami, że oni popełnili w ostatnim czasie w przedziale 2008-2009 morderstwa na terenie Los Santos, a potem skoczyli w skórę ludzką i słuch po nim zaginął. To jest jedyna okazja, którą możemy naprawić tą sytuację. W innym wypadku będziemy mieli wszyscy... Niestety według doniesień Area 51 może dojść do zniszczenia po prostu gatunku ludzkiego. No, przepraszam. Słucham. Chciałbym się zapytać o tego... funkcjonariusza, to jest porucznik, tak? To jest kadet. On mi się przedstawił jako porucznik i nie chciał mi się wylegitymować. To nie pierwsza sytuacja, czyli ale... to nie jest pierwszy raz, kiedy kogoś chcesz oszukać, co? Słuchaj, sierżant, będę porucznikiem, to zapamiętam cię. Mhm, tak. Witam serdecznie. To zapraszam! Jesteśmy jak Sherlock Holmes. Słuchajcie, ja tu jestem z wywiadu śledczego. Detektyw przyjmuję ten oddział, placówkę Mitchell. Od dzisiaj wszyscy robicie pode mnie, a cały ty wszystkich na dół na przesłuchanie. Jeden z nich padł na zjadł ciastko, jest kosmicą. Mówię wam to tylko dlatego, że mi tego nie udowodnicie, ale jeżeli weźmiecie tą dziesiątkę i zejdziemy z nimi na dół... Obywatelu, spokojnie. Co spokojnie? Co spokojnie? Dawaj wszystkich na dół. 410, przejdźmy z tym serwisem, radio 2. O kur... Iść tą pralkę? No wyłącz to, wyłącz to, wyłącz to! No wyłącz to, idioto! Co ty robisz? Ciekawa pralka, rzeczywiście. A, no to jest fotomontaż, to jest... Oj!
To jest fotomontaż! Zaczął wchodzić do środka, do tej pralki. To jest fotomontaż, to jest fotomontaż! To jest zrobione komputerowo, to jest zrobione komputerowo! Oddaj Szarlotkę, nie no, dwa razy gain point. Auto padło, auto padło. Wyciągnął broń. Podaj się, podaj się, podaj się, podaj się, podaj, dla mnie! Co to jest? Jak ja do ciebie celuję, to mi nie wychodzisz z auta, więc nawet mnie nie próbuj poddawać. Dobrze. Ja tobie wierzę. Wiesz, ja tobie wierzę. I odnośnie tej Niemki, to ja powiedziałem w trakcie przesłuchania, że mam kobietę i to po niemiecku powiedziałem. Ich habe grube babę. Ubieram bodykama, koniec przemocy wobec mnie. Dobra, to z którym panem mam rozmawiać? Najlepiej z oboma naraz. Poprosiłbym pana o odznaczenie. Wolałbym pogadać z blondyną, a pirat niech mi zrobi kawę, bo tutaj w kubku już zimno. Dobra, słuchajcie, panowie, sytuacja wygląda następująco. No, zaszły pewne zmiany na komendzie. I wszyscy do tych zmian powinni się zastosować. Obywatelu, zjedź na pobocze! Obywatelu, zjedź na pobocze! Czyli 501, 1076, 1078, vehicle is right now crossing silent 070. Copy. Yeah, Charlie, understood. Jak mu stokiem dosypiamy co nieco do kawy? No, prawie ci wyszło, prawie ci wyszło, jak się uda. Jak ci się uda, to dostaniesz pochwałę od razu, z tą pochwałą za pod... Przestań już. Po prawej rok, po lewej, Herzog, po lewej. Ja ci idzie sobie to prywatnie. Trochę niemiło, co? Niech pani coś z tym zrobi. Nie, no to te raczej osoby, które tam bliżej stoją, nie? Nie mili ci policjanci. O, chyba nie zdał. Wiesz, kto nie zdał? Twoja matka nie zdała, wiesz? Groźnie. A ty myślisz, że zdajesz do policji, nie będziesz na mieście? Jesteś w błędzie. Pluję na ciebie. Plus, z mojego zdania, jeśli na bodykamy pan przed chwilą powiedział coś zupełnie innego niż przed chwilą, to znaczy, że składał pan właśnie zeznanie, wie pan o tym. Nie. Tylko wyrok. Nie powiedziałem nic innego. Tak, prokurator dobrze mówi, składaj zeznania, a nie wyjaśnienia. Pójdziesz siedzieć jeszcze za to i ci prokurator to przyklepia, nie będę niewinny i dostaniesz dodatkowy wyrok, a prokurator jest idiotą. Przepraszam.